to jest absolutny przypadek, że my tu jesteśmy. Dlatego, że moja trauma, pomimo urody tego miejsca, była tak silna, że ja obiecywałam, że nigdy tu już więcej nie przyjadę. I minął prawie rok, nim przyjechałam, i to przez przypadek. Piękna pogoda była, jak przyjechałam, bo to był wrzesień cudowny, słoneczny. I tu jest nadzwyczajna przyroda, przepiękne światło. Ja już byłam w sytuacji osoby bardzo chorej i tego światła potrzebowałam bardzo. Nagle okazało się, że w tej mojej chorobie to, co dla mnie jest ważne, to te stricte ekologiczne wartości, czyli czystość, brak chemii, brak skażenia, które mamy przecież z samochodów, z kominów, z węgla i nie wiadomo z czego jeszcze. Więc tu jest rzeczywiście nieskazitelne powietrze. Ja jestem teraz w sytuacji, ja wybrałam to miejsce, bo ono pozwala mi pracować. Nie znoszę flejtuchów, flejów odklejonych od rzeczywistości, mańkutów z prawej i z lewej. Lubię ludzi zbornych, ludzi pracowitych, ale mających też czas na relaks. Ale na to trzeba troszkę wcześniej wstawać. Jak zdarzy mi się, że zaburzę poranek, co jest szalenie rzadkie, to brakuje mi dnia i źle się wtedy czuję psychicznie. Wydaje mi się, że życie tracę. Każdy ma swoją metodę na to, żeby się wydobywać, czy ze stanów takich zapaściowych, psychicznych, czy fizycznych. A jak już padam, to umiem odpocząć. Po prostu się położę i odpocznę.